Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was na kolejny film informacyjny, dzięki któremu dowiecie się, co nowego będę testować na moim kanale. Przy okazji możecie zobaczyć wzmocnione oświetlenie studia. Do dwóch żarówek, które miałem, dokupiłem jeszcze dwie, tak więc w tym momencie studio jest bardzo, bardzo dobrze doświetlone. Myślę, że też przełoży się to pozytywnie na jakość filmów. Po prostu nie powinno być żadnych cieni z jednej strony, mam teraz oświetlenie z dwóch stron. I już od tego filmu będziecie mogli pewnie zobaczyć jakąś różnicę. A teraz do rzeczy. Mam doskonałą wiadomość dla fanów słuchawek SteelSeries Siberia, ponieważ dotarła do mnie paczka z najnowszymi słuchawkami z serii Prism. I mamy tutaj najtańsze słuchawki, czyli Siberia V3 Raw Prism. Mowa tutaj o właśnie tym headsetie. Niedrogi, bo kosztujący jakieś 219 zł, ale też taki najbardziej podstawowy zestaw. Oczywiście wyposażony w mikrofon, w podświetlenie, złącze USB, czyli własny układ dźwiękowy. Ale nie mamy tutaj tego zawieszenia pałąka, z którego słynęły te właściwe Siberie V1 i V2. Ale w każdym razie cena atrakcyjna, jak na SteelSeries. Kolejne słuchawki to już naprawdę wysoka półka. Mowa tutaj o Siberiach V3 w wersji Prism. Czyli mamy tutaj również wersję z podświetleniem na USB z własnym układem dźwiękowym. Jest to droższa wersja, ponieważ zwykłe V3 na mini jackach są tańsze, około chyba 400 zł, jak dobrze pamiętam. Natomiast wersja Prism z układem USB własnym kosztuje jakieś 600 zł, więc wydatek już nie mały. No ale mamy tutaj ten znany, legendarny system zawieszenia. Moim zdaniem najwygodniejsze słuchawki dla graczy, najlepsze. Ten system stosowano w wielu innych słuchawkach, też firma AKG od wielu lat go wykorzystuje. Moim zdaniem Sirius usprawnił go do maksimum i te słuchawki, jak dla mnie, są dużo wygodniejsze nawet niż produkty firmy AKG. Oczywiście w tym momencie mam na myśli jedynie wygodę. Jak one grają, to się okaże w testach. I na koniec prawdziwa perełka, czyli słuchawki Siberia wersja V3 Prism Elite. Najdroższa, najbardziej odjechana i najfajniejsza jednocześnie wersja, kosztująca około 900 zł, czyli nie mało, natomiast napakowana wszystkim co najlepsze. Jak pamiętacie, te zwykłe Elitki z wersji V2 testowałem jakiś chyba rok temu, mniej więcej w tym samym czasie co słuchawki SteelSeries 9H, i oba headsety zrobiły na mnie wtedy ogromne wrażenie. Co prawda ja osobiście wolę 9H, ze względu na to, że po prostu bardziej mi się podobają. Natomiast Elite zrobiły na mnie ogromne wrażenie i pod względem możliwości dźwiękowych, i pod względem jakości wykonania i wygody. Tutaj z tego, co widziałem wstępnie, mamy dokładnie taką samą konstrukcję, te same materiały, czyli ta sama wygoda, ta sama wytrzymałość. Natomiast dźwiękowo powinny być one jeszcze lepsze niż ta wersja, którą testowałem jakiś czas temu. Tak więc myślę, że będzie ciekawie. Będziecie mogli na moim kanale oraz na wideotestach obejrzeć dokładne recenzje wszystkich tych trzech headsetów z serii SteelSeries Siberia V3 Prism. Dziękuję wam dzisiaj za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam do wchodzenia na mojego Facebooka. Tam pojawiają się wszelkie newsy, recenzje z mojego kanału, recenzje z wideotestów, których oczywiście nie ma na moim kanale, i inne ciekawostki. Tak więc warto wejść czasem, zalajkować, no i rozejrzeć się, co jest tam ciekawego. Dziękuję wam jeszcze raz i pozdrawiam was. Cześć!